Witek, także otóż na rękach. Na rzęsach? Stop! Na końcach rzęs. Tak jest, właśnie, więc to jakby wszystko jest w tej grupie. Czyli tuż na rękach, muzyk, raper, zamiłowania do hip-hopu. Jesteś opisany na Facebooku, jeśli chodzi o gatunek muzyki jako street poetry. Lider projektu społecznych, ale też właściciel studia kreacji artystycznej i to się tak ładnie nazywa, twórcą multimedialny i miłośnik podmiejskich tras biegowych. Zgadza się? Zgadza się. Dotarłam do tego. Dobrze, ostatni album w grupie Bestii, 2013 rok. Chciałam zapytać, bo jesteś z Kielc? Tak. I czy mógłbyś powiedzieć trochę o tym street poetry? Bo ja na przykład starałam się znaleźć to, ale tylko w Urban Dictionary znalazłam. Co to jest? To znaczy, to jest taki termin, który ja sobie wpisałem samodzielnie, bo nie identyfikuję się po prostu na tym etapie, jak już w 100% tylko z hip-hopem. Oczywiście na nim wyrosłem i hip-hop, cała kultura hip-hopowa mnie zawsze kształtowała. Interesowałem się i tańcem, i graffiti, znaczy powiedzmy, i różnymi innymi elementami. Natomiast później, jak robiłem się troszeczkę starszy, to wszystko ewoluowało, po prostu samo rapowanie, rymowanie stało się moim narzędziem. Co niekoniecznie jakby uważam, że musi mieć konkretne powiązania akurat z gatunkiem hip-hopowym. No i, a już tak poza wszystkim, ja prywatnie uważam, że przynajmniej właśnie jakaś część utworów hip-hopowych jest taką właśnie współczesną poezją. Czy sobie człowiek rodzi? Czy się można nauczyć tego rapowania, pisania? To znaczy, na pewno trzeba się urodzić z jakąś wrażliwością i z jakąś umiejętnością obserwacji i doświadczania i przeżywania różnych emocji i sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi już o samo techniczne rymowanie, rapowanie, no to myślę, że się można tego nauczyć do pewnego stopnia, choć też na pewno trzeba mieć do tego trik jakiś. Czy jest pewnie jakimś, może nie wzorujesz, ale kogo szczególnie cenisz w takim gatunku, w którym ty się sam poruszasz? To znaczy moje inspiracje były bardzo klasyczne, bo był to na przykład Tupac, Notorious B.I.G., czyli jeden z największych raperów, którzy żyli i tworzyli. Oczywiście w największym stopniu poprzez ich muzykę, ale również dzięki temu, kim byli i szczególnie Tupac, który był zaangażowany w wiele różnych ruchów społecznych, jakby jego poglądy kształtowały całe pokolenie, więc jakby zawsze dla mnie to było bardzo ciekawe i inspirujące. To też była taka ścieżka, którą... Czy dla mnie zawsze hip-hop był czymś więcej niż tylko muzyką rozrywkową, zawsze był jakby medium do przekazania jakiejś wiadomości. Są jakieś pytania? Proszę sobie przypomnieć, bo miałam bardzo dobre pytanie, ale zapomniałam. Dobrze, tak się zastanawiam jeszcze odnośnie tego hip-hopu, mówisz o swoich inspiracjach. Wiem, napisałem ostatnio na blogu taki wpis dotyczący tego, kto jest artystą. W związku z tym, napiszesz, później idzie po prostu, idzie w świat. W związku z tym chciałam zapytać też, czy osoby, które właśnie robią, że tak powiem w cudzysłowie, właśnie rapują albo są w hip-hopie, czy oni są artystami? Czy oni tak siebie określają, czy to jest raczej pozytywne, czy negatywne określenie? To znaczy, przede wszystkim wydaje mi się, że jest to subiektywne dla każdej osoby, która słucha danych twórców. Jakby, absolutnie nie moim, myślę, że nie moim rolą jakby byłoby ocena, kto jest artystą, a kto nie jest. Na pewno, znaczy dla mnie prywatnie, jakby szufladkowanie na artystów czy nie artystów polega na tym, że staram się, jeżeli są ludzie, którzy na przykład poszukują i nie, jakby nie kopiują trendów, które są modne, nie bazują na tym, co po prostu przysporzy większej popularności czy większej sprzedaży, tylko są ludźmi, którzy jednak kombinują, starają się coś więcej, pracują z innymi muzykami, wychodzą do innych gatunków, a przede wszystkim ich teksty cokolwiek przekazują, to na przykład no, dla mnie na pewno to będą bardziej artyści niż chociaż mówię, no, to pojęcie jest takie dziwne, dlatego też o tym pisałem, bo ciężko tak naprawdę zdefiniować jakby, no, gdzie się zaczyna sztuka. Gdzie jesteś artystą? Wydaje mi się, że jestem.
Wydaje mi się, że jestem z tego względu, że mogę to powiedzieć, kiedyś by mi było ciężko to powiedzieć, ale teraz już mam z tym mniejszy problem, z tego względu, że jednak działam na różnych polach i kręcę filmy, i teledyski, i staram się pisać, i robię muzykę, i piszę teksty, więc wydaje mi się, że no i nie robię nic innego w życiu, więc wydaje mi się, że... Czy da się z tego żyć? Tak, ale jest to bardzo trudne i zależy od podejścia, bo jeśli chcemy zachować dużą dozę niezależności, to trzeba mieć bardzo dużo szczęścia, żeby móc być niezależnym i zarabiać na muzyce. Czy coś mu się wydarzyć? Albo co to by się wydarzyło, coś pomogło? O czym możesz powiedzieć i chcesz? To znaczy, to jest na przykład, no, u mnie to w ogóle jest bardzo dziwnie, bo na przykład jak zaczynałem, od początku chciałem być bardzo niezależny, założyłem swój label, wypuszczałem swoje płyty sam. I na przykład właśnie ostatnia płyta wyszła w dużej wytwórni, Urban Records, i miał być to jakiś moment przełomowy dla mnie, a okazało się zupełnie odwrotnie. Sprzedałem dużo mniej płyt niż przez dużą wytwórnię, niż przez niezależną i ogólnie jakby no, cały proces się zahamował dużo bardziej niż miał się jakby przemyśleć. Ale to też, znaczy, bo też nie są tego ruchu muzycznego, czy to jest tak, że te niezależne marki, one się lepiej sprzedają, i tak w cudzysłowie, znaczy, wydaje mi się, tu chodzi o, wydaje mi się, że chodzi tutaj o słuchaczy, że jednak ludzie teraz, jakby muzyki jest tak dużo, że większość osób ma jakiś w miarę wykrystalizowany gust i artystów, których już znają, i wydaje mi się, że jednak bardzo wąska grupa poszukuje czegoś zupełnie nowego, albo jest przynajmniej otwarta na coś nowego. Więc labele i wytwórnie są identyfikowane z jakimś tam konkretnym klimatem. I raczej prawdopodobne jest, że jeżeli spodoba nam się jeden muzyk z danej wytwórni, no to też jest duża szansa, że spodoba nam się muzyka innych, którzy należą do tego samego, do tej samej grupy. No i wydaje mi się, że w moim przypadku na przykład to był właśnie ten problem, że jednak moi słuchacze niekoniecznie identyfikowali się z całą otoczką i innymi w dużym regionie. Pytania? O, widziałam zdjęcie z Gór Świętokrzyskich. Chciałam się zapytać, czy masz takie jedno miejsce, w którym chciałbyś zawsze wrócić, takie z takiego właśnie podróżowania? Chyba nie mam. To znaczy na pewno najmilej wspominam właśnie schody przed Bazyliką Sacré-Cœur w Paryżu. To jest takie miejsce, które wiem, że na pewno chciałbym tam jeszcze wrócić nie raz, bo też była to moja pierwsza samodzielna podróż, kiedy po prostu się spakowałem w plecak i pojechałem na 10 dni i spędziłem je właśnie zupełnie samemu, co było super, naprawdę było to fajnym przeżyciem. Teraz już bym tak nie zrobił, ale w tamtym momencie mojego życia był to świetny wybór i naprawdę dużo to w moim życiu zmieniło, jednak takie obcowanie z inną kulturą, z poznawanie nowych ludzi i jakby nie posiadanie żadnego bagażu towarzyskiego, czy jak to nazwać. A gdzie jeszcze byłeś? Oj, w wielu miejscach. No w Europie chyba byłem w całej. Teraz wróciłem z Cypru dwa dni temu. Przedwczoraj, przepraszam. No raczej staram się podróżować bardzo dużo i przez to też, że działałem, jak byłem młodszy, w różnych stowarzyszeniach i grupach młodzieżowych, zaliczyłem sporo wymian, co jest, uważam, fajnym sposobem na to, żeby zwiedzić różne miejsca i przede wszystkim poznać ludzi z różnych krajów. Jest to też fajne dlatego, że takie wymiany są zawsze bardzo kreatywne, to po pierwsze, a po drugie nie kosztują tyle, ile w czasy, prawda, chcemy sobie tak pojechać. No, także tak. No. I na przykład kiedyś wygrałem wycieczkę do Stanów. Na tydzień, to było 10 lat temu ponad. I to tak było śmieszna historia. Tak. To jak się wygrywa takie wycieczki? To znaczy, opowiem szybciutko, ale no, historia była taka, że wtedy mieszkałem we Wrocławiu. Miałem subkonto czy coś takiego, no też mówiłem kartę kredytową, znaczy kredytową kartę taką do bankomatu. Wtedy bankomaty chyba jeszcze wypłacały 10 złotówki. Ja na koncie miałem 9 z kawałkiem. Pojechałem do sklepu nocnego i kupiłem wtedy za to
dwa piwa i paczkę papierosów. Bo wtedy jeszcze niestety 9 zł na to starczało. No i na drugi dzień zadzwonili do mnie z wizy i powiedzieli, że wygrałem wycieczkę. Nie uwierzyłem im w ogóle, rozłączyłem się. No ale później tam znaleźli w danych telefon do mojej mamy, zadzwonili do mnie, no i okazało się, że wygrałem. Także taka historia. Znaczy u mnie to ten proces jakby przebiegał bardzo naturalnie, bo w momencie jak byłem nastolatkiem, zaczynałem dorastać, pojawił się w Polsce hip-hop i jakby moi rówieśnicy i wszyscy właśnie wokół słuchaliśmy tej muzyki, byliśmy zaangażowani właśnie trochę w malowanie graffiti i próbowaliśmy tańczyć breakdance i uczyć się skreczować na gramofonach naszych dziadków, które się tego nie nadawały oczywiście. No ale każdy tego próbował. Jakoś potem naturalnie przyszedł taki moment, że zacząłem pisać swoje rzeczy, ale jakby nie pamiętam pierwszego bodźca, po prostu jakoś tak... No, po prostu wynikło to z sytuacji, z okoliczności, z jakiejś potrzeby. Ja chciałam Cię dopytać, bo tak jak słucham tekstów, ale w ogóle też jak trochę słucham takich hip-hopowych, takich rapowych tekstów, to mi się wydaje, że dużo tekstów mówi o niesprawiedliwości świata. Czy ktoś śpiewa albo rapuje. Mówi o tym właśnie, że świat jest niesprawiedliwy, że się nie odnajduje i że jakby ciężko jest funkcjonować. Czy to jest jakaś taka cecha charakterystyczna tej muzyki? Takie niesprawiedliwości świata wie, że się mówi świat niesprawiedliwy. W dużym stopniu tak. Wydaje mi się, że czym różnie u różnych muzyków na pewno to wygląda, jeżeli chodzi o proces inspiracji, ale w moim przypadku na pewno tak. To jednak zawsze pisanie tekstu było jakimś sposobem na wyładowanie jakiejś frustracji właśnie i znaczy, to tak brzmi też nie do końca, bo nie zawsze oczywiście pisząc kawałek piosenkę czy tam kawałek, nie robi się tego w negatywnych emocjach jakichś takich, żeby po prostu, żeby się wyżyć, ale tak, żeby jednak rzucić z siebie pewne rzeczy. I jednak ta niesprawiedliwość świata na pewno jest w dużym stopniu takim elementem, takim fundamentem. Czy Polska niesprawiedliwość świata jest inna niż w innych krajach? Znaczy, innym się zasadza. Na pewno. To znaczy, jakby geneza jest ta sama, tylko warunki jakby społeczne w każdym kraju jednak determinują pewien sposób. Niemniej jednak właśnie początek zawsze, jeżeli chodzi o hip-hop, był taki, że po prostu młodzi ludzie, którzy nie bardzo mieli szansę realizować, nie znać pracę bardzo często, niektórzy nawet, żeby pójść do szkoły i tak dalej, no próbowali robić coś innego w tym czasie i kiedyś hip-hop był taką ucieczką właśnie od takiej, no po prostu, mówiąc banalnie, szarej codzienności. Dlatego też myślę, że nie przez przypadek hip-hop narodził się w jakiś sposób w Kielcach i w województwie świętokrzyskim, które swojego czasu było chyba jednym z najbiedniejszych regionów w Polsce i chyba nawet i w Europie. No i było idealnym gruntem na to, żeby przeszczepić tam pewne ruchy i rzeczywiście jak ja byłem młodszy, to ten hip-hop był wszędzie i ludzie działali bardzo intensywnie. Także zapomniałem, jakie było pytanie. Poczucie niesprawiedliwości świata się zasadza ten polski hip-hop i taki zagraniczny. Aha, tak, no tak, na pewno inaczej dorasta się na przykład w Stanach czy w Anglii, bo wszędzie jakby te problemy są inne, bo na przykład Anglikom żyje się w jakiś sposób dużo łatwiej, bo dużo łatwiej mogą zdobyć środki na to, żeby sobie na przykład wynająć mieszkanie. U nas jest to dużo trudniejsze. Natomiast mają inne problemy. Ja niekoniecznie może je znam, bo tak, ale wydaje mi się, że tak samo we Francji, czy właśnie w Stanach, że zawsze jakby ten element tej frustracji z trudnych warunków i tego, że jednak w większości miast kontrasty są, w większości państw kontrasty są bardzo duże między klasą niższą i wyższą, to jest zawsze ten dysonansko, że też udaje się przezwyciężyć twórcy, znaczy wiesz, to poczucie sprawiedliwości, czy udaje im się wyjść z tej trudnej sytuacji, o której ty mówisz?
czy to jest tak, że jakby wiesz, no bo w pewnym momencie jest się młodym, jakby się tworzy muzykę, tworzy się teksty, pytanie co dalej, czy udaje się tylko przezwyciężyć te trudności, czy ta muzyka jest jakimś taką... Znaczy nie wiem, czy to tak ma działać, żeby te trudności przezwyciężać, znaczy tak, że trzeba je przezwyciężać, tylko one się zmieniają z wiekiem. Bo na początku jest to frustracja na przykład właśnie tym, że człowiek nie ma pracy, a na przykład nie wiem, no, chciałby ją mieć, żeby sobie kupić nowe buty. Potem chciałby mieć tą pracę, żeby wynająć sobie mieszkanie z dziewczyną. Albo z chłopakiem. No i to się, jakby ten cały proces ewoluuje i oczywiście tak jak moje życie się jednak zmieniło bardzo na przestrzeni ostatnich 10 lat, tak samo moja twórczość w związku z tym, tak ja też teraz patrzę na zupełnie inne problemy i po prostu nic innego mnie inspiruje. Pytanie? Chciałam się zapytać o twoje studia. Skąd pomysł i odwaga w sumie, żeby wyjechać za granicę? Znaczy to był przypadek, bo... Tak, znaczy właśnie ciężko powiedzieć, czy to był przypadek, czy tak miało być. Przez różne swoje historie młodzieńcze, moje historie z edukacją były bardzo zawikłane, pokrętne i wypływałem wiele różnych rzeczy. I w pewnym etapie wylądowałem na studiach dziennikarskich zaocznych, ale okazało się, że szkoła jest nielegalna, że robią przekręty i ją zamknęli. I w tym momencie akurat znajoma mojej mamy zaprosiła ją do Anglii, bo miała tam czymś jej pomóc, więc stwierdziłem, że pojadę po prostu zobaczyć, jak tam będzie. No i początkowo wyjazd miał być tylko na parę miesięcy, po prostu żeby sobie zarobić kasę i zobaczyć, no jaką przygoda stuprocentowo. No ale jak już tam właśnie wylądowałem i zobaczyłem, że pracując w normalny sposób, no, stać mnie na to, żeby sobie kupić, nie wiem, płyty, inne ubrania, potem wynająć mieszkanie i tak dalej, stwierdziłem, że po prostu chcę tam zostać. Niemniej jednak po roku pracowania w różnych miejscach, od supermarketu po wózki widłowe, no wszystko tak praktycznie, stwierdziłem, że jednak no, nie chcę się aż tak pracować i muszę wymyśleć coś innego. No i wtedy zacząłem się szukać opcji takiej, żeby pójść na studia. No i złożyłem papiery, bo tam wszystko jest jakby, można załatwić przez internet. Więc złożyłem papiery i zostałem zaproszony na rozmowę. Najważniejszym kwestią dla uczelni było to moje zaangażowanie. Czy skończę te studia, czy będę chciał skończyć te studia, czy mi się to nie odmieni, bo mają bardzo duży z tym problem, że ludzie zaczynają, kończą pierwszy rok i w ogóle zmieniają na coś zupełnie innego. A każdy student to oczywiście jest kasa dla uczelni. Także po tym jak pokazałem jednak, co robiłem do tej pory, że właśnie jednak nagrałem jakieś tam trochę płyt różnych, zacząłem robić jakieś teledyski amatorskie, po prostu no, przyjęli mnie na uczelni. A jest angielski problemem od razu? Na początku był. Znaczy uczyłem się angielski od dziecka, ale oczywiście nigdy go nie używałem jakoś tak super często i też przez wiele lat poza kontaktem z hip-hopem amerykańskim i nie wiem, grami komputerowymi, to jednak mój kontakt z angielskim był bardzo sporadyczny. Ale przez pierwszy rok po prostu starałem się być sprytny. I mi się udało, a potem już było łatwiej. To znaczy Anglia po prostu jest dla mnie krajem, w którym nie chciałbym żyć, bo byłem tam ponad 5 lat i jakby te 5 lat uświadomiło mi, że nigdy tam nie będę się czuł jak u siebie. A u siebie, czyli Kielce czy Kraków? Znaczy to jest kolejne trudne pytanie, bo też właśnie przez to, że od dziecka jednak się sporo przemieszczałem i później również niekoniecznie mam takie miejsce. Kielce zawsze nim będą, znaczy ze względu na rodzinę, ona w zasadzie, ale czy są takim miejscem, które mogę powiedzieć jednoznacznie, że jest to moje miejsce, do którego zawsze będę chciał wrócić, no to też koniecznie. Natomiast co do Anglii, to właśnie to był główny powód, że pomimo tego, że później skończyłem te studia, znalazłem pracę bardziej umysłową, wiedziałem, że jednak no, nie będę się tam czuł dobrze. Na blogu napisałeś, że artysta nie tworzy dla pieniędzy i najczęściej tworzy w bólu.
A już powiedziałam, w sensie, że uważasz siebie za artystę, więc na czym polega ten ból przy tworzeniu tego? To jest ból istnienia. Tak, to jest ból istnienia, zdecydowanie. To jest bardzo trudne pytanie. To taki fajny, za grupa. To jest, to jakby... nie męczę się już pisząc same teksty, ale jakby proces właśnie taki przygotowania do poukładania sobie w głowie pewnych rzeczy, taki jest, bo jakby ten ból wynika w dużym stopniu z obserwacji. Na przykład, dla przykładu, ostatnia moja obserwacja, która mnie bardzo boli, jest taka, że przeprowadziłem się niedawno do Kielc z powrotem. Mieszkam na takim niedużym osiedlu. Przed balkonem mam boisko szkolne. No i pokrótce historia jest taka, że na boisku szkolnym dzieci bardzo mało często grają w piłkę. No i lecą takie wiązanki bluzgów do późnej nocy, że nawet mnie to przeszkadza, mimo że wychowałem się na Leroy. Nikt nie reaguje. Za ścianą mam rodzinę, która po prostu to samo. No, jest jadka od rana do wieczora. Naprzeciwko mieszka policjant, który w ogóle wszystko ma gdzieś. No i mógłbym jeszcze kilka innych przykładów podać. I na przykład to są rzeczy, które w tym momencie bardzo mnie męczą i wiem też, że jakby to są rzeczy, które chciałbym w jakiś sposób zmienić. Nie wiem jeszcze jak, ale jakby to jak społeczeństwo jednak żyjemy bardzo blisko siebie, a jednak bardzo daleko. Ludzie nie reagują, ja się zawsze zastanawiam, mówię, Boże, przecież są takie małe dzieci, no i tak bluzgają i przecież wszyscy mają otwarte okna, bo jest lato i żadna dorosła osoba nie wyjdzie powiedzieć czegokolwiek. Pewnie jest luźno. Pewnie tak, chociaż no, ja sobie tego nie wyobrażam, jak byłem młodszy, no chociaż robiliśmy różne rzeczy, ale no kurczę, bo przecież wyszedł, nie wiem, ojciec kogokolwiek i tam u nas huknął, no to byłoby... po sprawie, ale także no na przykład, znaczy to mówię, to był akurat taki przykład, jest dużo innych, no niemniej jednak gdzieś ten ból, dużo jest też prywatnych historii, no, wiele moich kałaków jest opartych też na relacjach tatkomańskich, i których też miałem trochę różnych i też często były bardzo... złożone. Tak, bardzo złożone i takie nieprzewidywalne i